Piotrek, Ride Snowboards, Polska. Bardzo, bardzo serdecznie Was witam. Dzisiaj kilka słów na temat wiązania rajda z kolekcji 6. Kolekcja 6 dzieli się na dwa modele. Z jednej strony mamy aluminiowe wiązania o bazie w 100% wykonanej z aluminium. Z drugiej strony mamy serię C, która jest wykonana z bazy kompozytowej połączonej z piętą aluminiową. Na czym polega różnica? Bo to jest bardzo istotne przy wyborze wiązań. Wiązania z aluminiową bazą bardzo precyzyjnie przenoszą energię w punkt, gdzie tą energię chcesz przenieść. Wiązania kompozytowe działają troszeczkę inaczej i może nie są tak precyzyjne w przenoszeniu energii, ale za to mają bardziej płynne odczucie przenoszenia tej energii. Nie są tak agresywne. Seria 6, czyli Flex 6, to bardzo uniwersalny flex, który jest właściwie odpowiedzią rajda na wiązania dla każdego. Wiązania, które może użyć zarówno osoba początkująca, jak i osoba średnio zaawansowana, jak i osoba zaawansowana, która nie szuka bardzo sztywnego wiązania. Na flex wiązania, co bardzo istotne, składa się kilka elementów. Z jednej strony mamy bazę, z drugiej strony mamy paski, zarówno górny, jak i dolny. Z trzeciej strony mamy highbag, który w tym przypadku wykonany jest z poliuretanu. Aluminiowe pompki bardzo, bardzo sprawnie działają i praktycznie nie ma z nimi żadnego problemu. Ride gwarantuje tutaj wysoką jakość i wysoką efektywność tych pompek. Istotnym elementem jest możliwość regulacji tych wiązań. Rozmiar M w obu wiązaniach pokrywa rozmiary między 6 a 10 US, a wiązania o rozmiarze L pokrywają od rozmiaru 10 aż do rozmiaru 14. Oczywiście w przypadku zarówno serii A6, jak i C6 w komplecie mamy dyski. Dyski pozwalają nam na bardzo wszechstronną regulację kąta ustawienia tych wiązań, ale także pozwalają na montowanie wiązań rajda do wszystkich systemów dostępnych na rynku. Ważne, może nie najważniejsze, ale bardzo ważne jest to, że kupując wiązania rajda, dostajesz od rajda dożywotnią gwarancję na bazę, która pozwala bezproblemowo, bezstresowo bawić się na snowboardzie przez cały czas. Podsumowując, seria 6, zarówno aluminiowa, jak i ta kompozytowa, to bardzo wszechstronne, uniwersalne wiązanie dla szerokiego grona odbiorców. Z jednej strony mamy średniej twardości flex, który pozwala świetnie bawić się na snowboardzie, świetnie bawić się we wszystkie freestyle'owe gry, ale także pozwala osobom, które nie potrzebują bardzo sztywnego wiązania, na techniczną jazdę, która dzisiaj staje się coraz bardziej popularna. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Wam nieco te wiązania. Do zobaczenia wkrótce na stoku.